Do dyżurnego lubińskiej policji zadzwonili zaniepokojeni mieszkańcy Lubina. Z ich relacji wynikało, że chodnikiem wzdłuż ulicy Niepodległości idzie pijana kobieta razem z mężczyzną. Według relacji zgłaszających kobieta miała pchać wózek dziecięcy, w którym było małe dziecko. Policjant na miejsce skierował patrol z Wydziału Prewencji. Gdy podjeżdżali w okolice przystanku, faktycznie zauważyli młodą kobietę, która pchała wózek oraz mężczyznę, który szarpał ją. Podjęli natychmiast interwencję. Gdy policjanci podjechali do awanturującej się pary, poczuli od niej wyraźną woń alkoholu. 25-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna, której towarzyszył, mieli ponad 2 promile tego alkoholu w organizmie. Z nimi również było w wózku był 5-letni chłopczyk, który płakał. No i tutaj policjanci zapytali tą panią matkę, jak się okazało, jaki jest powód płaczu tego dziecka. No i oświadczyła spokojnie, że prawdopodobnie dlatego, że zapomniała go nakarmić, jest głodne. Funkcjonariusze zaopiekowali się 5-latkiem, który na szczęście nie wymagał pomocy medycznej. Chłopiec został przekazany pod opiekę rodziny, a sprawą zajmie się sąd rodzinny. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.